Dzisiejszy pacjent SAP 9.5, silnik 2.0 turbo, oznaczenie B205E, stokowo 150 koni mechanicznych. Dzisiejszym zagadnieniem będzie podpięcie wskaźnika boosta. Wskaźnik jest elektroniczny, co oznacza, że do samego zegara do ładowania nie dochodzi rurka od podciśnienia. Rurka od podciśnienia poprzez trójniczek. Będziemy sobie tu ładnie to wpinać. Wchodzi sobie do samego czujnika. Z czujnika wychodzi nam wiązka. Oczywiście część wiązki będzie trzeba dorobić, żeby szła do kabiny. Dochodzi sobie wiązka, o podpięciu też sobie powiemy. I ta wiązka potem łączy się z wiązką tutaj z tej strony. A z drugiej strony wtyczka wchodzi sobie nam już do wskaźnika. A wskaźnik mocowany jest w koszyczku oczywiście. Chociaż docelowo oczywiście będzie na panelu, gdzie będzie wiele wskaźników, ale jakby ktoś chciał sobie zamontować w koszyczku, to do koszyczka jest tutaj także mocowanie. Zamocować można sobie to wiadomo do deski na śrubki. Można sobie podoginać tą płytkę. To jest bardzo wygodne, żeby dopasować to dokładnie do naszej deski. I mamy też taką piankę dwustronną, klejącą dość grubą, więc na pewno ładnie to wszystko będzie pasować i nie powinno się nam nigdzie ruszać po przypięciu do konsoli. Więc teraz tak, na początek testujemy sobie, czy wskaźnik działa, działa w nim podświetlenie i czy w ogóle jest sens wciągnąć wiązkę tutaj przez całe auto i to podpinać, czy to w ogóle działa. Pokrótce, jeżeli chodzi o czujnik, masa, czarny, zasilanie, czyli napięcie pod 12 V. Zdaje się, że to działa i pod 5 V, i pod 12, ale według instrukcji 12 V, czyli po prostu wpięcie się pod akumulator. Biały to jest kabel sygnałowy i ten kabel biały wchodzi sobie w żyłkę zieloną z wskaźnika. Czarny, wiadomo, podpinamy pod masę auta. I teraz tak, czerwony to jest również napięcie zasilające sam wskaźnik, a kabel żółty jest odpowiedzialny za podświetlenie, ponieważ można to zamontować także w wariancie bez podświetlenia, jeżeli ktoś byłby chętny. I teraz tak, jak widzicie, kabelek żółty i czerwony mamy zmostkowany razem. Na razie to jest tylko testowo, ponieważ docelowo i tak będzie tak to zamontowane, że będę używał podświetlenia w tym wskaźniku. Jest 6 trybów podświetlenia, więc któryś na pewno się, czy tam nawet więcej, na któryś na pewno się fajnie dobierze. I mam to zmostkowane i oba będą podpięte po prostu pod zapłon, żeby ten wskaźnik działał tylko w momencie, gdy jest przekręcony kluczyk i nie kradł nam po prostu prądu z akumulatora w takim trybie, można powiedzieć, standby. Więc co zrobimy na początek? Podepniemy sobie testowo to pod klemę ujemną akumulatora, to pod plusa i zobaczymy, jak działają tryby podświetlenia, czy to w ogóle działa. I potem zepniemy sobie masę tego z masą tego plus z plusem, a czujnik, czyli białą żyłę z czujnikiem tutaj zieloną żyłą od wskaźnika i zobaczymy, czy pokazuje nam podciśnienie i doładowanie. No więc teraz tak, podpiąłem sobie kabelki pod inne kabelki, takie typowo pod płytkę stykową, żeby łatwiej było mi wam to zaprezentować jeszcze z jednej ręki nagrywając właśnie dla was filmik, a jednocześnie pokazać, jak to działa. Oczywiście uprzedzam pytania, docelowo na wszystkich kabelkach będą ładne konektory zamontowane, które będą się ze sobą łączyć, które będą ładnie puszczone, oczywiście przez bezpiecznik do akumulatora lub do zapłonu, również przez bezpiecznik, wszystko ładnie zrobione, uszczelnione, wyizolowane, więc od razu uprzedzam pytania. I teraz tak, pokażę wam, jak będzie wyglądało to. Tutaj widzicie to bez podświetlenia. Akurat kamera to łapie, ale w takim dziennym słońcu nie widać w ogóle tych napisów, ten ekran jest całkowicie czarny. I teraz tak, co tu się zadziewa? Tak jak mówiłem, zmostkowane podświetlenie i zasilanie jest podpięte pod plusa, plus do dodatniej klemy. Masa tutaj jest podpięta do masy,
I teraz sobie to do masy aku podepniemy. I zobaczcie, jaka piękna animacja zegara nam się włączy. I przy każdym starcie auta będzie takie coś się pokazywać. Ja sobie tu jakoś ładnie to wepnę na stałe, o, żeby wam pokazać opcje podświetlenia też, jakie są. To jest zielone, niebieskie, jasno niebieskie, żółte, inny niebieski, brak, czerwony jeszcze gdzieś był, tam trochę tego jest. No, więc tak to wygląda. Wchodzicie do auta, przekręcacie kluczyk, kilka zegarów jednocześnie robi taką animację. Myślę, że będzie to ładny bajer. A, no i przede wszystkim bardzo użyteczny. No, więc w tym momencie mamy wszystko podłączone. Już razem z czujnikiem jest on wpięty do przepustnicy. I teraz tak. Mamy to połączone, tak jak wcześniej mówiłem. I podepniemy sobie teraz masę pod nasz akumulator. No i poprawnie wskazuje 0. Czyli nie ma ani podciśnienia, ani doładowania. Kolorki fajnie się zmienia. Dodamy sobie troszkę gazu i zobaczcie, jak się będzie tutaj wóz zachowywał.